witajcie, z tej strony Artur. Jestem go Czałkowice Zdrój, który pędza Pszczyną, a Bielsko-Białem. Tu jadę do klienta z Multiwanem. Chodź, bo tam czekają akurat. Wsiadli się ze mną siostrzeniec. Dzień dobry, tutaj Miłosz. No, nie wiem, że dzisiaj razem działać. Musiałem sobie opuścić oś. Przejdzie. Tak tu wjeżdżają. No. Tylko tak kurde patrzę. Można. Tam brat pokazuje, że można. Bo tak miałem. Prosto teraz. No na sup. Spokojnie. Aha. Dobry. Z krawężnika łatwiej, tak tu. No. Dużymi częściej tak tu wjeżdżają. Aha, witam. Witam. Ale cieplutko. W samochodzie to. Aha. Macie klimę, nie? No. Okna pootwierane i klima jest. Tak. Różnie, że się. Strach był, że to się niby nie zmieści. Mówimy. Ale jeszcze jedna maszyna była. Adrian... Tak, tak, tu jeszcze miałem dwie po drodze, jechałem. Jak miałem. Alko... tu pan zmieścił? Nie, dwie kosiarki jeszcze tu miałem. Aha, okej. No, takie były dwie kosiareczki. No tu jeszcze, aby to doszło, to tam jeszcze nie to chyba jedna rzecz tylko jest. Jedna? Jak mi się wydaje. No nie, to mamy zapisane w papierach na pewno. Szczerze mówiąc. No, na pewno mamy zapisane w papierach. No, my tak musimy stanąć, a potem ewentualnie pan się tam nawróci, bo tam jeżdżą tiry. Tam? Uważać. No, tam jest jeszcze działka, to nie jest koniec. Aha, dobrze. Jakie to tutaj muszę bud roboczy, bo tak tych, tak to. Można działać. Podpinamy tego materiału trochę. Rozumiem, że możemy rozpinać. No można rozpinać powoli. Będziemy działać. Bo to trochę tutaj takim kusem wszystko od razu, to mało się tak zdarza. A tu tyle podzespołów jeszcze. Z pasami co pan robi? Gdzie? Proszę? Z pasami. No ja sobie później tam pochowam, tutaj mamy sobie podwijam. Widły są? Są? Tutaj pod spodem od razu. Dobra, bo bym... O. O, pan ma jeszcze jednego, nie? A to podobne, nie? Gdzie go? Tak, to jest 960, a jeszcze mamy Multiwana. Aha. Jeszcze mamy Avanta. Aha, a to jest podobne, ale takie jeszcze nie wiem, to już... No, ten jest większy. Większy? Starszy. To nie, bo... Ja się nie chytam, bo ja nie mogę się... Dobrze, niech pan nie tego. Ty stoisz, ty się możesz nacieszyć. Tak. Tutaj sobie odbezpieczamy. No ja mam, to wyciągnę później. Idziemy tutaj. Jak tu mam do takiego pomagera, to... No, młody. Lepszy niż ja, bo ja jest taki skontuzjowany, że łazić nie umie. Co tam, Miłosz? Czego ty szukasz? Najazdów schowane, chyba że nam łódźki ukradli. Nie, mam w skrzynce, tu mam takie najazdy. To bardzo dobre. O, idzie wszystko na bok. Ale dogrzewa, nie? Końcu lato. No. Kurde, przecież to nie grzało, tak? Gdzie mam najazdy? No jak to nie wiesz? Pod spodem muszą być. Ja szukam. Znajdziemy. Tutaj w tych szczękach są. Tutaj? Tak, tylko sam te strony trzeba otworzyć. Ja tam je wyciągnę na pomału. O. Nie grzeje może. Rozpasowany. Rozumiem, że palety też już mogę powoli. Tak, bo to wszystko to ładnie popakowali na paletach. Trochę tych zawiązywania to było, bo to tak... No jest tych maszyn, to tu jest tych oprzyrządzenia trochę. Kurde. I tak z godziny tutaj zawiązywałem wszystko, tak się mówi, nie? Czy więcej. No jest tego. Rozciągać całkiem te pasy. Tak, ja rozbieram, bo ja chowam sobie osobno, wie pan, klamerki. No i taki, żeby porządek w miarę. No. Klamereczki. Tam taki czerwony pas, by trzeba z tamtej strony odpiąć. Miłosz, a ja tu. O, no, możesz powyciągać je nawet, wiesz? A tam jeszcze jeden jest zapięty gdzieś, widziałem.
Ciepło nas się nie chce ruszać. Wczoraj było gorzej. Gorzej, no mówili właśnie, wczoraj to było. A jak tu jechaliśmy na jedynce, to też stanęliśmy gdzieś na CPN-ie, po Częstochowy. To też właśnie tak dawało. Mówię, o kurde. Ale tutaj troszeczkę się zrobiło inaczej. To duszno, nic wiaterku nie ma, nie? A to... Trzeba przeżyć. Dokładnie. Tak, tak. Lepiej to... tak niż że no, lało tam. No, raz było tak to za zimno, to za ciepło. Ej, o. Tutaj zobaczę, tam nie ma pasa, gdzieś to zapięte, coś się tu stało? Przepiło się gdzieś? Na tym polega problem, że leje, to się to na mnie... O właśnie ten? To się po... A, zaraz damy radę. Tu jest też coś. Tak, tak, bo ja tutaj na przypina... Na... O, a to tam się to... Jest, tych pasu, no zapinałem tego. Zapnąć w ramę Grzegorz? Dobra. Lepiej pozapinać pasy. Jak nie pozapinać? No to tak zawsze mówi, każdy mówi, nie? Oh, to wszystko ogrody. A ja tu gdzieś byłem kiedyś, wie pan gdzie? Tak, u Kapiasa. No? Na ogrodach u Kapiasa. Aha. Tak mi się wydaje. Aha, chyba że pan był z maszyną. Z maszyną, ma coś tam, ale... To na dwupasmówce u... Tutaj, ja jechałem teraz w tą stronę, bym jechał? Po prawej. Po prawej teraz, nie? No, coś tam było właśnie. I właśnie to mi się przypomniało. Ja myślałem, że to tutaj jadę. A tutaj do pana. A dobrze, namiesza program. Nie ma problemu. Oczki. Tu pasiki. Wyciągnę. Jest? To będziesz wiedział, jak tata będzie chował prezenty pod choinkiem. Nie, to jest siostrzeniec. Nie, to myślałem, to przepraszam. Nie. To wujek taki. Wuja. Nie martw się, ja też miałem takiego wujka, z którym też. Niech pan zapi? Bo to mi się tak uważnie zahaczyło. O, nam się zahaczyły. Tak to bierę samemu. No, aluminium, fajnie. No, aluminium. No. Dobra. W dół. Opuścimy to wszystko. Uwaga na dół. No. O, to musimy wziąć. Bo będzie nam przeszkadzać. Ma automaty skręcne. Co? To ma automaty skręcne. Ktoś operuje, czy mam operować? Łukasz będzie operował. Tak, właśnie taką, proszę tu ręce, taką maszynę jedną, to macie lepszą wprawę ode mnie. On tam mało jeździł. O, a jest podobna tutaj w garażu. Nie, to ja jeżdżę tu, ale ja się nie wie tą robotą. Jak jest zdrowy, to jeździ. Tak, aha, dobrze. To powinno zjechać wszystko, nie będzie problemu. Ten metalowy kluczyk. O, już? Wyszło? Nie. Jeszcze. Trzeba wsiadać. A miło, żeby się przejechać, się później przejedziesz. Dam ci. No. Się nauczyć. No. Że on tu coś ma. Tak, a to tak kończy. O, to tak sprawa to. A, tu chyba za te tydzień jest, nie? Czy nie? Podobno jest. O, jest, tam, tutaj. On chce włączyć, no. Będzie. Razem się to... Aha. O, to w pełnym wypasie tu mamy. Tak żeśmy zakładali. Aha. Żeby już mieć... Bo to latem najwięcej z tym roboty jest, nie? Dobrze. O. I jedziemy. O, i zjeżdżamy. Ale ty jeszcze ręcznego szuka. A już idę. Tam... Indziej niż w naszej. Tak, bo niektóre mają tak z boku, niektóre mają tak. Tu był. A tutaj mamy tutaj. Elektroniczny? O. A dobra, okej, jest. A jest tutaj, nie? Bo niektóre mają tak, niektóre tak, nie? O. Dobrze, za chwilę. Dobrze, bożej. Prosto to. Chwileczkę, troszeczkę może rozszerzę. Dobra. Jedziemy. Operował. Możemy widłej rozstawić bardziej? Nie, starczy. Chyba dwie będzie, czy jedną? Rozstawić te widły troszeczkę? Nie. Nie, tu widzę. O,
Nie słyszę. Dość, bo masz dwie palety. No dwie albo po jednej, albo dwie weźmiemy, nie, nie. Czekaj, połóż to i spróbuj wziąć dwie. Niech pan położy, dobra? A już dobra, to tamte dwie. Albo tak, albo tak. Tu można wysunąć przecież, nie? Tak. O. Jadą chłopaki. O, tak. Dobry. Nie chcecie jechali? To nie. Co? O kurde. A ty tam parę? O, no to teraz pan chodzi. Od czego? Andrzej mnie do ręki. Gdzie Łukasz mnie do ręki? Wiesz co, Łukasz sam to daje, ty wiedz tu. Czekaj, co tam naprawdę. Dobra. A to pozornie. O malutko. Dobra, stój. Dobrze szło, dobrze jej. Nie, bo nie, bo weźmiemy tamtą. Nie weźmie chyba jej. Nie weźmie, a może do góry? O, weszło, dwa, dobra. Rekę na siebie. Na bok, o, dobra. Jest dobrze. O, dobrze. Na żółwiu chodzi. Na żółwiu teraz chodzi. No, to szybka cholera, nie? Chyba, że... No, tam ma jeszcze tych przełączników. No, bo nie, bo jest przełącznik od tego i od... Do tamtego mam pół, 3 metrów. Aha. Kurde, to idzie, no to tak od niczego śmierdzi. No, no. No dobrze, jest porobione praktycznie. A klimatyzacja generalnie musi być, bo ci co nie mają klimatyzacji, no, to muszą otwierać drzwi. No. Jak otwierają drzwi, a kręcą, to momentalnie te drzwi są urwane. Tutaj zrobili, bo widzę, poprawili. Widzicie, guma, tu gdzieś była, podobnie tu części... Wcześniejszych tutaj były chyba, nie? O, jest taka guma, bo jak skręca ktoś, to urywał, nie? O, kurde mać. Ktoś? Ja mam w tamtej 570 kilo obciążników. No. Z tyłu, nie wiem ile tu są. Nie, to tam są, na pewno będzie mieli napisane w tym dokumentach. A teraz, wie pan, tu można dołożyć tu wszystko, nie? Tu można dołożyć. Tu jeszcze można dołożyć na pewno, bo wiem, że to tak, zamawiają. Tak. Dodatkowe te obciążniki na pewno jeszcze. Tak. I tyle. Jak będzie mało, nie? No, no to dopiero są. Jak będą, no zobaczy pan, gdzie jeździł to. Tyłem, najlepiej chyba dupą. No, to tak to jest. Klima działa? Jak cholera. Klima działa? Klima działa, ja was nie słyszę, bo nawiew mocny. A no to. To jest niestety słyszalność cała. A radio jest? Nie wiem, radio pewnie nie. Nie, radio nie, no tu jeszcze radio? No kurde. Tu się ma pracować. Ja to zawsze słyszę. Chyba. No, jakoś... Nie ma radio. Radio nie. Ale trzeba uważać, bo się wypchnąć głębiej. Uderzyć w głowę. No. Te właśnie co raz mi się udało. No nic, to myślę, że tak, należałoby pasy pościągać, pana przeprowadzić do tyłu. Już od razu. No i tam przestanie, potem kawę wypijecie jakąś tu. I popiszemy papiery, nie? No możemy dać tu tam papierki. A ja bym lepiej, żeby z tyłu i stanąć, tak, i przyjdziecie, bo tam wtedy jest łatwiej wjechać, wyjechać. Ja i podjadę tak po pana. Z tyłu to jest tam. Nie? No ja pojadę pierwszy. Daleko nie, tutaj. Nie, daleko nie. Tylko... Dobra, to najpierw tutaj damy. Od razu dam tutaj, co to mam dać. No. Tu mam i taki... Tak, podobno. No, wysokości podobno. 1000 zł, to się zadzwoni. Powiedzą jako tam memory promocja, no i wszystko wiadomo. I wszystko jasne. I to by było tyle. No. A dobra. Potem popiszemy, siądziemy, no. Nie? Dobra. To jest 960. Aha. Silnikowo chyba jest taka sama. Mi się zdaje, że taka sama jest. Bo silnik ta ma... Tamta ma dość duży, no. Chyba 50-konny. A ta nie wiem, czy ma 56? Nie. Jakoś tak. Aha, a tu jest kolera. Tylko jest troszeczkę bardziej zajechana. No jest. Ale jest masalniejsza, większa. No, plastiki są zajechane. Proszę? Plastiki. No plastiki to nie problem. A tu jest, jak podrzucam jakiś drzew, no, gdzieś jak... A to było od nowości maszyna? Tak. Jak ile wtedy kosztowała taka maszynka? Duża. Nie wiem. Nie wiem, wtedy, ale to była już... No.
Generalnie dużo, a to myśmy jeszcze kupowali nie przez korbankę, tylko jeszcze... No, no bo widać, że to jeszcze nie jest tego. Natomiast jak podrzucam, mamy kupę gałęzi, która wywoziła. No. Jak podrzucam, nieraz mi się gałęź zawinie gdzieś i też, jak z procy potem, nie? No i tu pęknięte, tam pęknięte. No ale teraz tu osie, no bo tutaj widać, że się robi. No i widzi pan, nie? Plexi jakaś stawiona, tu wkręcam plexi na zimę, no bo to no, tak no. Musi być. A godzin dużo ma najechane? A to trochę ma, ale nie wiem ile. No, tam mało w porównaniu do zielonej. A jeszcze zielona przyjedzie. Mamy jeszcze no, nie włączam, bo tam mamy. No to tam z 10 tysięcy godzin. No to jest to tak, żeby tutaj tymi gałęziami tamte nie poranić tak. Nie, dlatego no bo ja mówię. Tak do lepszej. Czy te plastiki można wymienić? Można, wiadomo, nie? Ale kurczę, plastik kosztuje takie pieniądze, że to bez sensu. Maszyny mają robić, a nie stać w garażu i do oglądania być. No nie, wiadomo, no przecież to nie... Nikt nie kupuje, żeby to stało. Jak chcesz kupić, to by sobie postawił w garażu i stoi, nie? Dobra. I nie podpisywać. A czy podpisywać? Nie, proszę jeździć do pierwszego. Dobra. Niech stoi żelastwo. O, ale widzę, że ładna 30 to jest od nowości? Znaczy nie u nas od nowości. Aha, ale... Ale porobione jest. Właśnie widzę, jaka ładna odserowana. Malowane było, tak? Tak, wszystko było. Ale ładna, kurde, tak dosyć ładnie zrobiona, nie? No i jeżdżąca w pełni sprawna, normalnie. Oponka nowa. Wszystko to jest tak. No, to fajnie. Porobili tak. Jedynie co jest dalekie od oryginału, to ten tłumik. Ale dla komfortu jest no, był. No. Tak jak w 30 kiedyś były, to wszystko łykało, nie? No tak, ale niektórzy też mają, jak gdzieś tam wjeżdżają nisko, to żeby coś przeszkadzało, nie? No, to ładnie pomalowano. Ktoś to zacznie, tam 80 ktoś będzie chyba, co? Nie wie pan. No, ale jak chodzi to opona nowa to... No, całkiem chodząca. No my tak z daleka, my jak świeżo pomalowane, ładnie. No. Ja mówię, trochę kamarów mamy takich. No. Różnych, no jest. No i to się... Ale... Trzeba robić to. Trzeba robić dokładnie. No. Proszę bardzo, a Miłosz gdzie? O, Miłosz, kurde. Daleko masz, to jedź ty już do domu, wiesz? No, podoba ci się maszyna? Tak. Kurde. Na gąsienicach. Jedź. Aha, to jest takie na gąsienicach też, nie? Tak samo przystawki jak do Mutiwana? Takie same, tylko no, troszkę słabsza maszyna, nie? Ale no, teren idzie, nie? W gąsienicach, w dzikim terenie sobie da radę, a jak jest miękko, to mimo wszystko Mutiwan, no nie da, niekoniecznie. No. Policzymy. Dobra. Pasuje ci, nie? Tak, nie, bo nawet już gospodarka chodzi. Nawet na to, co tam jeździ, nie? No już takie... A no tak. A, to mój brat akurat jeździ czołg w Wojsku, nie? Ale od rana mi powiedział, co tu jest. Aha. O! O! No nie, stój. Drugą? O właśnie, bo to jest, teraz wychodzi tak, bo do tyłu inaczej wychodzi, nie? To... Ale młody jest tamty! No.